Cześć, w imieniu Mapy Karier zapraszam Was na kolejny zawodowy stream, czyli wywiad z przedstawicielem ciekawego zawodu. Dzisiaj dowiemy się, jak to jest być optometrystą i być może nie wiecie, na czym polega ten zawód. Być może nawet nie wiecie, że taki zawód istnieje, a myślę, że warto przyjrzeć się mu bliżej, ponieważ no, już brakuje specjalistów, którzy zajmują się dbaniem o zdrowie naszych oczu i dzisiaj będziemy się chcieli o tym więcej dowiedzieć. Jeżeli zastanawiacie się, co robić w przyszłości i jednocześnie pociąga Was branża medyczna, to zostańcie z nami na kolejne pół godziny i posłuchajcie. Ja nazywam się Klaudia Stano, dzisiaj moim gościem jest Ryszard Droszcz, pracujący w firmie Vision Express, która jest jednocześnie partnerem tego odcinka. Ryszardzie, chciałabym Cię poprosić o króciutkie przedstawienie. Cześć, witam wszystkich. Tak, dziękuję Klaudia, tutaj też za już mój taki wstęp, właśnie nazywam się Ryszard Droszcz, jestem optometrystą i pracuję w firmie Vision Express. Będę chciał tutaj przedstawić zawód, który w dużej części, dla dużej części osób może cały czas wydawać się pewną zagadką, mimo tego, że ten zawód już istnieje no, kilkadziesiąt lat w Polsce, to cały czas no, wydaje mi się, że jest to zawód traktowany jako taki niszowy, czy dość mało popularny, więc będę starał się tutaj pewne mity na temat tego zawodu może tak jakby no, przedstawić tutaj jego zalety i rozwiać jakieś wątpliwości. Okej, okay, super. No dobrze, no to przejdźmy od razu do rzeczy, właśnie szczególnie, że część naszych widzów, słuchaczy może w ogóle nie wiedzieć, na czym to polega. Powiedz proszę, czym na co dzień zajmuje się optometrysta, komu pomaga, jakie są jego zadania, codzienne wyzwania? Tak, no, najprościej można było powiedzieć, że optometrysta zajmuje się badaniem wzroku. Jest to takie badanie związane z wadami wzroku, doborem korekcji optycznej, doborem okularów, soczewek kontaktowych. Tylko chcąc być takim może troszkę bardziej precyzyjnym, to zawód optometrysty zajmuje się tak jakby, optometrysta zajmuje się tak jakby całym procesem widzenia, związanym z ochroną tego procesu, usprawnieniem, zachowaniem tego procesu i rozwojem procesu widzenia jako takie. I w dużej części ten proces widzenia jest właśnie zależny od odpowiednio dobranej korekcji okularowej, czy też soczewek kontaktowych. Okej, okay. A powiedz, bo ja jako osoba, która na przykład nie ma problemów ze wzrokiem, nie stykam się z tą dziedziną na co dzień, ja bym pomyślała, żeby pójść do okulisty, gdyby pojawiły się u mnie jakieś problemy ze wzrokiem. Nie pomyślałabym pewnie o optometryście właśnie w związku z tym, że nie znałam wcześniej tego zawodu. Powiedz mi, czym w takim razie różni się zawód optometrysty od zawodu okulisty czy optyka? Jak byś to wyjaśnił? Jak najbardziej tutaj, no nie dziwi mnie to, Klaudio, że pomyślałaś o lekarzu okuliście, no bo lekarz okulista, no wiadomo, że zajmuje się oczami, tylko to trzeba było zrozumieć w ten sposób, że lekarz, no właśnie jako lekarz, on zajmuje się diagnozowaniem, leczeniem chorób oczu, a optometrysta jest to zawód, który zajmuje się wadami wzroku. A wady wzroku nie są chorobami, są to pewnymi dysfunkcjami, które powodują zazwyczaj no, nieostre widzenie, zmęczenie oczu, bóle oczu czasami też mogą się tutaj pojawić, które wymagają odpowiedniej korekty. No, można było nazwać takiej protezy, jakim właśnie są okulary korekcyjne, ale nie są to choroby, więc do lekarza okulisty no, udajemy się w momencie, kiedy pojawiają się jakby jakieś nagłe utraty widzenia, jakieś bóle oczu, podejrzenia chorób oczu, a do optometrysty idziemy w momencie, kiedy coś się dzieje ze wzrokiem, czujemy pewien dyskomfort związany z ostrością widzenia, no i będzie on wymagał korekcji optycznej. A jeżeli chodzi o optyka okularowego, no jest to zawód, który wykonuje właśnie na zlecenie czy to lekarza, czy właśnie optometrysty okulary korekcyjne, czyli montuje w oprawkach soczewki okularowe, pomaga wybierać oprawki, opowie dużo o produktach, o możliwościach korekcji wad wzroku, no bo cała branża optyczna, ona no, powiedzmy się rozwija i dzisiaj tych produktów mamy naprawdę bardzo wiele, więc temat okularów no, nie jest taki po prostu zero-jedynkowy, no, jest bardzo wiele rozwiązań, wiele materiałów, wiele konstrukcji soczewek okularowych, różnych filtrów, powłók, w zależności od tego, co w danym sytuacji dany pacjent będzie potrzebował, gdzie leży problem i pewna dysfunkcja, obciążenie tego układu wzrokowego, tym będzie zajmował się optometrysta, żeby odpowiednimi procedurami, odpowiednimi testami
sami określić taką wadę wzroku, zarekomendować odpowiednie produkty, które później będą realizowane właśnie u optyka okularowego. A gdyby optometrysta podczas takiej wizyty wykrył jakieś podejrzenia chorób oczu, no to wtedy właśnie będzie kierował do lekarza, żeby lekarz przeprowadził taką diagnostykę i jeżeli rozpozna taką chorobę, odpowiednie leczenie wprowadził. Okej, czyli optometrysta nie jest lekarzem, nie. Zajmuje się tutaj zdrowiem oczu, ale nie jest lekarzem, natomiast może oczywiście do takiego lekarza skierować. Mhm. Natomiast masz tutaj za sobą, jak ktoś nas ogląda na wideo, to widzi te sprzęty, które znajdują się w gabinecie optometrysty. Tak, dokładnie. To powiedz, co może opisz krótko właśnie, z jakimi narzędziami pracujesz, z jakimi technologiami i może tak o takiej codzienności, czy praca optometrysty to jest tak przez cały dzień praca z klientem? Jak to wygląda? Jak to wygląda? No dokładnie, więc tutaj można by było w tym temacie powiedzieć, że to wygląda właśnie bardzo podobnie, jeżeli chodzi o optometrystę i lekarza okulistę, bo pracujemy na bardzo podobnym sprzęcie. Gabinet optometryczny no, wygląda no, tak jak gabinet okulistyczny. Często tak bywa, że te zawody ze sobą współpracują i ten sam pacjent odbywa taką wizytę i u lekarza, i u optometrysty i podobne rzeczy są wykonywane, no, tylko troszeczkę tak jakby później przeznaczenie tych wyników jest jakby troszeczkę inne. W wielu gabinetach optometrycznych mamy do czynienia właśnie z takim sprzętem okulistycznym, jak widzimy tutaj za moimi plecami. Co do różnych nazw, no to one pewnie niewiele mówią, ale no można byłoby tak by opisać te takie czynności pracy codziennej w ten sposób, że no są dzięki takim tablicom określane parametry układu wzrokowego, jak ostrość widzenia, jak stan widzenia obuocznego, są, jeżeli chodzi o taką diagnostykę okulistyczną czy optometryczną, jest już dzisiaj bardzo wiele urządzeń, które w taki sposób automatyczny są w stanie określić pewne parametry, które, dzięki którym potrafimy jakby dokładniej postawić taką diagnozę jako optometrysta, no, czyli określić odpowiednią korekcję optyczną, tak by uwzględnić też cały proces adaptacji pacjenta do nowej korekcji, bo ten czynnik jest taki bardzo złożony, więc ten zawód z tego względu można powiedzieć, że jest też bardzo taki ciekawy, bo wady wzroku bywają tak jakby różne i różne jest też przygotowanie pacjenta, nazwijmy to może troszkę w ten sposób, do odpowiedniej korekcji optycznej. Trzeba uwzględnić po prostu tak jakby proces adaptacji pacjenta. Jeżeli pacjenci mają duże wady wzroku, to czasami no, nie jesteśmy w stanie tak jakby wprowadzić odpowiednich okularów tak jakby na początek, z tego względu, że pacjent będzie bardzo dobrze widział, ale nie będzie się dość dobrze czuł w takich okularach, więc trzeba też wykonać cały taki szereg testów sprawdzających ocenę adaptacji do nowej korekcji, więc taka codzienność pracy optometrysty polega na takim powiedzmy dużym zaangażowaniu w pracę z pacjentem. Te badania są takie bardzo subiektywne, mimo tego, że jak obserwujemy, te sprzęty wydają się takie nowoczesne, to jednak udział pacjenta w tym badaniu jest bardzo istotny. Bardzo wiele czynników właśnie będzie wpływało na proces adaptacji do nowych okularów, no więc będzie trzeba tutaj bardzo dobrze przeprowadzić wywiad z pacjentem, dowiedzieć się, jakie są oczekiwania, jakie są możliwości tego pacjenta, by zarekomendować odpowiedni produkt, no i wprowadzić ten produkt tutaj w odpowiednich parametrach, które podczas tego badania optometrycznego są wykonywane, są takie rzeczy tutaj mierzone. Z tego, co mówisz, ja odnoszę takie wrażenie, że z jednej strony trzeba mieć bardzo wysokie kompetencje techniczne, znaczy pracy z tym sprzętem, no ale to jest jedno, ich obsługa techniczna, a drugie to też zrozumienie, co się za tym wszystkim kryje. Jeszcze do edukacji na pewno zaraz wrócę, ale z drugiej strony widzę, że ważne są te kompetencje pracy z ludźmi, zrozumienie drugiego człowieka, jakaś taka też empatia, wyczucie jego potrzeb. Powiedz, czy są jeszcze jakieś takie kluczowe kompetencje w pracy optometrysty?
No to właśnie kluczowym, wydaje mi się, że chyba najważniejszym właśnie czynnikiem to jest ta praca z ludźmi, mimo tego, że zawód optometrysty no jest zawodem bardzo często kształconym na politechnice, czyli na takich ścisłych naukach, to jednak jest to pacjent no jako żywy człowiek z różnymi dolegliwościami do takiego gabinetu będzie i oczekiwaniami trafiał do takiego gabinetu, więc trzeba umieć z ludźmi rozmawiać, trzeba być bardzo takim otwartym na pacjenta, no i cechować się no taką cierpliwością, dokładnością, bo tutaj będzie wiele testów wykonywanych i te testy są zależne tak naprawdę w dużej części od pacjenta, jaki ten pacjent do nas trafi, no i będzie trzeba umieć się dobrze z tym pacjentem skomunikować, żeby też wytłumaczyć różne instrukcje do tych testów, więc no chyba taką najważniejszą cechą to jest po prostu ten kontakt taki międzyludzki i tutaj trzeba być w tym temacie takim biegłym i powiedzmy otwartym, jeżeli chodzi o kontakty z ludźmi. Okej, okay, czyli jak ktoś nie do końca chce pracować z ludźmi, to może lepiej pójść w tę stronę optyka? Jak uważasz? Ale tam też jednak to jest klient, który będzie kupował okulary, więc ten kontakt z ludźmi cechuje, wydaje mi się, że całą tą branżę, więc tu trzeba być na to nastawionym i lubić po prostu pracę z ludźmi. Nie jest to taka praca, powiedzmy, nie wiem, jakiegoś informatyka, programisty, gdzie jesteśmy może cały dzień sami z jakimś projektem, z komputerem, z jakimś zadaniem. Tutaj to będzie jednak odbywało się mimo różnych właśnie narzędzi, które mamy i co powoduje bardzo taką różnorodność tego zawodu i tych czynności, które wykonujemy, to najważniejsza jest ta rzecz, że będziemy to wykonywać z człowiekiem, no i kontakt z ludźmi jest tutaj kluczowy. Ale to powiedz, na pewno jest taka też duża satysfakcja, jeśli można komuś pomóc. Dokładnie, więc jeżeli chodzi o takie zalety tego zawodu, jakbyśmy chcieli tutaj o tym porozmawiać, no to wydaje mi się, że to, że my tutaj będziemy mieć bardzo taki realny wpływ na pomoc drugiemu człowiekowi i tak naprawdę poprawę takiego jego codzienności, takiego funkcjonowania, taki realny wpływ na tego człowieka, ponieważ no 80, jak się szacuje, około 80% informacji o otaczającym nas świecie dociera przez układ wzrokowy, a my będziemy tutaj się tym układem wzrokowym właśnie zajmować i poprawa widzenia, poprawa funkcjonowania tego układu wzrokowego będzie bardzo realnie wpływać na funkcjonowanie naszych pacjentów, co no, stanowi bardzo dużą satysfakcję, kiedy wiemy, że możemy komuś tak naprawdę pomóc no, w takiej codzienności, no, żeby to ta codzienność była po prostu taka mniej uciążliwa, jeżeli ktoś zmaga się właśnie z takimi dysfunkcjami. Okej. Okay. A powiedz jeszcze, bo wiem, że w tej branży jesteś już od bardzo długiego czasu, od 13 lat w Vision Express. Tak. Czy zauważasz jakieś zmiany w tej branży? Czy może też więcej pacjentów się zgłasza z problemami wzroku? Czy może to jest mniej więcej zawsze nie wiem, jakaś taka sama liczba, taki sam odsetek? Chciałabym też nawiązać może do zapotrzebowania na ten zawód, czy twoim zdaniem ono będzie wzrastać w kolejnych latach? Jak się w ogóle ta branża właśnie zmieniała, jak może się będzie zmieniać w przyszłości? Tak, no, zawód optometrysty staje się coraz bardziej rozpoznawalny. No, przez te lata mojego doświadczenia no, jest to zauważalne. Widzę, że coraz mniej osób jest na przykład jakby zdziwionym, odwiedzając taki gabinet, nie widząc tutaj, nie spotykając lekarza okulisty. Mimo tego, że ten zawód istnieje już na świecie, czy w Polsce już kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, to jednak cały czas się rozwija. Rozwija się ze względu na możliwości no, takie sprzętowe. Coraz więcej jesteśmy w stanie dokładniej takich pomiarów wykonać dzięki po prostu nowym technologiom. Zmienia się bardzo sama właśnie optyka okularowa odnośnie produktów. Jest coraz więcej rozwiązań, coraz więcej możliwości pomocy i poprawienia jakości widzenia w okularach korekcyjnych, czy też soczewkach kontaktowych. Więc ta przyszłość, wydaje mi się, że jest tutaj cały czas dość taka duże zapotrzebowanie będzie, ze względu też na to, że coraz więcej ludzi zmaga się właśnie niestety z problemami związanymi z widzeniem, coraz więcej jest osób, które potrzebują korekcji okularowej, więc to zapotrzebowanie na ten zawód na pewno będzie. Ten zawód jest po prostu bardzo potrzebny tak jakby społecznie, jeżeli chodzi o też taką wczesną diagnostykę tych chorób oczu, nie
chorób oczu, tylko wad wzroku. Dużo osób to jakby no, nie jest do końca na początku jeszcze świadome, że potrzebuje okularów, no więc takie punkty, w których będzie można takie badanie wykonać, będą na pewno bardzo potrzebne i niestety tych pacjentów jest coraz więcej, którzy będzie wymagało korekcji okularowej. Z tego, co czytałam, również wśród dzieci są coraz większe potrzeby, też dzieci spędzają więcej czasu przed komputerem, nastolatkowie, no pandemia na pewno to wszystko pogłębiła, także to też pewnie taka kolejna szeroka grupa pacjentów, no ale dobrze, żeby właśnie, tak jak mówisz, wczesną diagnostykę tak prowadzić. Tym bardziej, że nasze środowisko takie nasz otaczające jest bardzo wymagające dla naszego układu wzrokowego, ilość godzin, którą spędzamy przy komputerze, spędzamy w bliskich odległościach czy telefonie, no to obciąża układ wzrokowy i nie zawsze to się wiąże to jakby od razu z nieostrym widzeniem, gdzie okulary mogą nam się kojarzyć, że są dla osób, które słabo widzą, to przemęczenie wzroku też jest często powodem właśnie wizyty, którą przechodzimy właśnie u optometrysty, by móc tutaj jakby ten układ wzrokowy odciążyć i przygotować na tak długi wysiłek właśnie pracy przy komputerze, czy w sztucznym oświetleniu, czy przy innych urządzeniach takich cyfrowych. Okej. Podczas pandemii no, też tutaj było no, takim czynnikiem, który no, jakby przyspieszył to wszystko bardzo, no bo dużo osób czy w pracę zdalną, czy zwykłą pracę zamieniło na taką pracę zdalną, więc to obciążenie układu wzrokowego no, jest powiedzmy znaczące, no, co też widzimy tutaj, że często wzrasta ilość pacjentów, którzy potrzebują pomocy. Okej, dobrze, a to mamy już mniej więcej dobrze opisane, jak wygląda taka codzienność optometrysty, czym się zajmuje, a jak optometrystą zostać? Jakie ścieżki edukacji prowadzą do tego zawodu? Może tylko jedna? Jak ktoś o tym myśli, to co powinien zrobić? Załóżmy, jest właśnie w szkole ponadpodstawowej i co dalej? Tak, jeżeli chodzi o uczelnie, które kształcą optometrystów, to na przestrzeni właśnie czasu, którym się zajmuję tym zawodem, to też wzrosła ilość uczelni, która taki kierunek studiów w swojej ofercie ma. Są to uczelnie wyższe, studia z optometrii są na drugim stopniu, zazwyczaj są to studia magisterskie. Studia z optometrii często są tak jakby poprzedzane studiami z optyki, czy to z optyki okularowej, czy z takiej inżynierii optycznej, żeby osoby już na poziomie właśnie licencjata, czy inżyniera przygotować do tego zawodu odnośnie po prostu tak jakby zapoznania się z tą branżą i no jako taką po prostu z optyką, a same studia z optometrii zazwyczaj są na studiach drugiego stopnia, na studiach magisterskich. Te kierunki, one nie zawsze są jakby kierunkiem optometrii, bo czasami to jest tak, że to jest na przykład biofizyka o specjalności optometria, czy optyka o specjalności optometria, ale są też studia z optometrii, to jest troszeczkę zależne od której uczelni, bo są to uczelnie jak politechniki, uniwersytety, czy też uniwersytety medyczne, więc te optometrie są na różnych uczelniach, no trzeba się po prostu jakby zaznajomić z aktualną ofertą wyższych uczelni, na których można takie studia odbyć. No, myślę, że no nie będę ich tutaj wymieniał, no, jest to ogólnie dostępne. Można w prosty sposób się z tym zapoznać, odwiedzając stronę Polskiego Towarzystwa Optyki i Optometrii i tam cała ścieżka edukacyjna jest rozpisana, w jaki sposób można i na której uczelni takie studia odbyć. Super. No, dla mnie ciekawe jest też to, że nie trzeba od razu po tej szkole ponadpodstawowej decydować, czy nie wiem, czy to będzie optyka, optometria, czy jeszcze coś podobnego, ale właśnie te studia licencjackie są jeszcze takim miejscem, kiedy można się zastanowić. Powiedziałeś, że właśnie najczęstsze kierunki licencjackie przed optometrią to jest optyka, ale na przykład jeżeli ktoś studiuje w ogóle coś innego na licencjacie, czy jest opcja, żeby dostać się na studia magisterskie z optometrii po innym kierunku, nie tak blisko spokrewnionym? Oczywiście, no pewnie będzie wtedy trudniej, no bo większość uczelni prowadzi nabór i takie egzaminy wstępne, no i jeżeli ktoś, no powiedzmy na innym kierunku, może troszeczkę pokrewnym, ale jest dobrze przygotowany z fizyki, z biologii, no to wydaje mi się, że też będzie w stanie jakby zapoznać się z tym materiałem, żeby do takiego egzaminu się przygotować.
zawód optometrysty, on jako tako w Polsce nie jest regulowany prawnie, taki zawód istnieje, więc nie ma jakby też tego programu nauczania takiego ujednoliconego i cały czas są prowadzone też na wyższych uczelniach studia takie podyplomowe, więc dla osób, które odbyły studia jakby z innego kierunku, a chciałyby się tym zawodem zainteresować, mają jeszcze cały czas też taką możliwość odbyć takie studia podyplomowe, czyli takie no, po takim kierunku magisterskim no, z jakiegoś innego, z jakiejś innej dyscypliny. Czyli nawet jeszcze później można się zdecydować. Też jeszcze jest taka możliwość. I te studia podyplomowe dają takie same uprawnienia jak studia magisterskie? Tak. I jesteśmy, rozumiem, już przygotowani do pracy, możemy wkraczać na rynek pracy i po prostu być optometrystą. Oczywiście wiadomo, że po tych studiach takich powiedzmy stacjonarnych, które jeszcze zostały poprzedzone właśnie studiami z optyki okularowej i trwały no, te powiedzmy 5 lat, no to przygotowanie pewnie jest na troszkę wyższym poziomie niż takie studia podyplomowe, szczególnie jeżeli chodzi o praktykę, a to co już wspomnieliśmy wcześniej, no ten zawód mimo tego, że on mógłby się wydawać, że jest taki bardzo techniczny, no to jest bardzo taki subiektywny i ta praca z pacjentem no, wymaga dużej praktyki i na to trzeba się tutaj przygotować, że poza teorią będzie trzeba wiele też czasu spędzić, żeby tych pacjentów jakby zrozumieć i pewne zależności, które tutaj w tym zawodzie występują. Bo tak się zastanawiam, jakich wskazówek możemy udzielić osobom, które są jeszcze w szkole, no to z jednej strony skupić się na tych przedmiotach przyrodniczych, bo niezależnie od tego, na którym etapie później zdecydujecie, że chcecie iść w optometrię, to te kompetencje będą Wam bardzo przydatne, ale z drugiej strony rozwijanie tych kompetencji społecznych już jak najwcześniej, bo one się potem przydadzą. Tak, to można było powiedzieć, że optometria jest taką troszeczkę dziedziną interdyscyplinarną, bo z jednej strony jest to właśnie fizyka, no jako część, optyka jako część fizyki, no i tutaj będzie trzeba różnych tych procesów optycznych zrozumieć troszeczkę, żeby umieć sobie później poradzić. No tutaj będziemy aplikować soczewki, czy to okularowe, czy kontaktowe, no będące właśnie takimi materiałami optycznymi i cechującymi się tam różnymi zasadami. No ale poza tą fizyką no, będziemy mieć do czynienia też z dużym elementem takim medycznym, no bo tutaj ten pacjent też w jakimś czynniku ryzyka chorób oczu, czy umieć ocenić pewne ryzyko wystąpienia tych chorób oczu, więc będzie trzeba taką anatomią oka no, z takimi podstawami medycyny też się tutaj zapoznać, no ale na to wszystko jeszcze wchodzi, no można było powiedzieć pewnego rodzaju no też no, taka moda, no bo tutaj mówimy o okularach, które są częścią w sumie garderoby. Będziemy często pracować może w jakichś zakładach optycznych, które sprzedają takie produkty, więc dużo będziemy mówić tutaj o takim designie, o tym, jak te oprawki są zbudowane, bo one też będą wpływały troszeczkę na proces widzenia w zależności od wielkości i kształtu takich okularów. No i na końcu jeszcze można powiedzieć, że troszeczkę psychologii też jest w tym wszystkim, no bo tutaj trzeba umieć tego pacjenta zrozumieć i po prostu jego oczekiwania. To są ciekawe aspekty, o których bym na samym początku nie pomyślała. No dobrze, a powiedz, bo ty jeszcze jesteś osobą szkolącą młodych optometrystów. Rozumiem, że prowadzicie szkolenia w firmie, które gdzieś tam na bieżąco zwiększają wasze kompetencje. Rozumiem, że jest to taki zawód też z tego, co mówisz, w którym na bieżąco no, trzeba się po prostu dokształcać, poznawać tam nowe narzędzia, nowe metody. Czy jest to duża część tej pracy, taki ciągły rozwój? Myślę, że tak, jak najbardziej. No jak we wszystkich takich zawodach medycznych, no trzeba się na to nastawić, że to będzie jednak nauka całe życie, bo pojawiają się właśnie no, też nowe produkty, pojawia się troszeczkę więcej różnych technik, my to nazywamy takich procedur optometrycznych, jeżeli chodzi o pomiary wad wzroku, więc taki rozwój jak najbardziej jest w tym zawodzie oczekiwany i wydaje mi się, że no, na to trzeba się będzie po prostu nastawić. I też tych gałęzi w tej optometrii jest troszeczkę, bo można powiedzieć, o różnych pacjentach rozmawiamy, o wieku tego pacjenta, troszeczkę inaczej będzie z pacjentem takim właśnie młodym, i inny będzie taki pacjent w podeszłym wieku, gdzie czynnik ryzyka chorób oczu jest większy, też dużo tutaj
może niedużo, tylko rozwija się też taka gałąź związana z terapią widzenia, czyli z różnymi ćwiczeniami mającymi tutaj na celu poprawę funkcjonowania układu wzrokowego, więc jakby sama optometria powoli zaczyna mieć po prostu różnych specjalizacji troszeczkę, więc to wszystko cały czas jest jakby na etapie pewnego rozwoju, więc ta przyszłość w tym wszystkim wydaje mi się, że będzie dość duża, no i na to trzeba się, powiedzmy, to jakby dobrze nastawić. Okej, okay. A czy to całe nasze, że tak powiem, poświęcenie, serce włożone w pracę z pacjentem, czy ono jest dobrze wynagradzane? Na jakie zarobki może liczyć optometrysta? No tutaj, żeby na takie pytanie odpowiedzieć, to będzie mi troszeczkę ciężko, no bo nie znam dokładnie rynku, jak to wygląda odnośnie różnych miejsc, w których optometryści pracują, ale z uwagi, że jest to jednak taki zawód specjalistyczny i z moich takich doświadczeń i obserwacji, no to wydaje mi się, że tutaj co najmniej trzeba myśleć na początek o takiej średniej krajowej, że to są jednak takie zarobki powyżej tej średniej krajowej. Okej, okay. No dobra, to jeszcze mam takie pytanie, gdzie optometrysta może pracować? Czy na przykład może pracować w przychodni? Jak w ogóle ten rynek wygląda? Może tak, gdzie najczęściej optometrysta znajduje zatrudnienie, ale pewnie może też być przedsiębiorcą, mieć własną działalność? Opowiedz o tym troszeczkę. No tak, tutaj jeżeli chodzi o taką najczęstsze miejsce, w którym pracuje optometrysta, no to zazwyczaj to są zakłady optyczne, w których są sprzedawane okulary, a żeby móc takie okulary dobrać, no jest niezbędne to jakby określenie wady wzroku, więc tutaj to jest sektor, który najbardziej chłonie optometrystów i oczekuje, żeby było ich jak najwięcej, no bo to zapotrzebowanie cały czas jest, ale też jest dużo firm, które zajmują się produkcją produktów optycznych, czyli soczewek kontaktowych, soczewek okularowych, czy też takiego sprzętu okulistycznego, jak jest za mną. No więc tutaj też bardzo często optometryści są oczekiwani przez ten sektor. No i okulistyka jako tako, więc wiele przychodni, takich okulistycznych klinik zatrudnia optometrystów jako takie wsparcie dla lekarza okulisty, gdzie optometrysta zajmuje się tak jakby takim pierwszym kontaktem, wykonywaniem różnych też takich badań kwalifikacyjnych dla lekarza okulisty, ale też określa właśnie wady wzroku i stan widzenia obuocznego, czy określanie refrakcji oka, która później dla lekarza okulisty jest jakby istotna, no, w kontekście dalszego przyjęcia i diagnozowania takiego pacjenta. Więc tych możliwości no, jest trochę, ale no, w większości przypadków no, to trzeba przyznać, że to pewnie są zakłady optyczne, które zajmują się sprzedażem produktów optycznych, takich jak okulary czy soczewki kontaktowe. Okej, ale dzięki za pokazanie tych różnych perspektyw. Okej, zbliżamy się już do końca. Pytanie do Ciebie już na sam koniec. O jakieś, nie wiem, może dodatkowe wskazówki, co byś poradził młodym osobom, które nas słuchają, które się nad tym zastanawiają. Może coś jeszcze, a może coś byś chciał podkreślić z rzeczy, które wybrzmiały podczas naszej rozmowy. Dla osób, które myślą o swojej przyszłości, o karierze zawodowej, no nie da się tego ujednolicić, no bo każdy troszeczkę jest inny, każdy ma troszeczkę inne pasje i w różnych dziedzinach się różnie czuje. Dla mnie ten zawód spełnił moje oczekiwania i się tutaj bardzo dobrze czuję, dobrze się realizuję w tym zawodzie, ze względu na to, że on jest taki niejednoznaczny. Jest tutaj bardzo wiele możliwości rozwojowych, bardzo wielki właśnie taki splot tych interdyscyplinarnych dziedzin, co daje taki bardzo dużą satysfakcję z tej pracy. Więc ja bym tylko mógł jakby polecić czy zachęcić osoby, żeby tym zawodem się zainteresowały, no ze względu na to, że cały czas jest duże zapotrzebowanie i tak naprawdę społecznie ten zawód jest bardzo potrzebny, bo bardzo wiele osób powinno optometrystę odwiedzić, a jeszcze niestety tego nie robi, no bo też tej świadomości może jeszcze takiej nie ma, jak powinna być. W krajach zachodnich ten zawód jest dużo bardziej znany i tam bardzo dużo osób rozumie, że jakiekolwiek problemy z widzeniem, to na pierwszej linii jest optometrysta, który tutaj będzie w stanie pomóc, co pewnie będzie nas też niebawem czekało, bo już wygląda to dużo lepiej niż wyglądało to kiedyś i optometryści tutaj bardzo wiele, część już osób pomagają, no ale to będzie na pewno się jeszcze rozwijało.
No dobrze, to ja po naszej rozmowie zostaję z takimi hasłami interdyscyplinarność, satysfakcja, rozwój. Myślę, że faktycznie zareklamowałeś tę ścieżkę kariery. Także bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę, za przybliżenie optometrii, zawodu optometrysty i no, życzę Ci, żeby dalsza kariera była równie satysfakcjonująca i żeby optometria się rozwijała i właśnie ta świadomość społeczna się też poszerzała. Także bardzo Ci dziękuję za podzielenie się doświadczeniem, a naszym widzom, słuchaczom dziękuję za to, że byliście z nami. Jeśli chcecie się dowiadywać o kolejnych rozmowach ze przedstawicielami ciekawych zawodów, to zasubskrybujcie nasz kanał na YouTubie, na platformach podcastowych i bądźcie z nami w kolejnych miesiącach. Także Ryszard, bardzo, bardzo Ci dziękuję i Mówię w takim razie do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia.